ja oddycham azotem jakimś, ozonem jakimś, no odchodami ludzkimi, no co będę mówić, oczyszczalnią. Wcześniej za dnia w ten fetor, teraz to jest wieczorami. No, jest nie do wytrzymania. Z tamtej strony mamy sypialnię, jak jest otwarte, no nie idzie spać. Jak oczyszczalnia ruszyła, ze wszystkim na cały gwizdek, no nie, no to właśnie zaczęło to się wszystko dziać. Tu szczury chodzili po podwórkach, jak króliki chodzą na wieczór, panie, to... Pamiętajmy, że zakończenie projektu planowane jest w 2009 roku. Myślę, że do tego czasu z tym problemem inżynierowie już się uporają, ponieważ jednym z zadań tej modernizacji i przebudowy czy rozbudowy oczyszczalni jest hermetyzacja. To znaczy wszystkie obiekty otwarte, właśnie te, z których wydobywa się ten fetor, mają być zamknięte. Nasze przedsiębiorstwo aktualnie testuje tak zwane urządzenia do dezodoryzacji zapachów. I jest to nowy pomysł. Są firmy, które zaprezentowały nam możliwość zmniejszenia czy zredukowania uciążliwości. Aktualnie testujemy propozycje czy oferty trzech firm, które rokują nadzieję na definitywne rozwiązanie tego problemu. Prezydent mówi, że to jest w toku naprawy, że naprawiają, że to jeszcze nie zakończone, ale to już za długo trwa, my już nie możemy